Ireneusz Rybicki to taki skromny przywódca duchowy. Człowiek o bardzo wysokich wibracjach i bardzo pozytywnej energii, którą zaraża już od samego spotkania, od samego pierwszego uściśnięcia dłoni. Po spotkaniu z Ireneuszem do tej pory jestem jeszcze w szoku. Nie spodziewałem się, że ktoś może w takim stopniu rozłożyć moje życie na czynniki pierwsze i uświadomić mi, że tak naprawdę zna mnie lepiej, aniżeli ja sam siebie. Jestem pełen podziwu dla nawet sam nie wiem do końca czego. Jestem mile zaskoczona spotkaniem z Ireneuszem, bo spodziewałam się trochę zobaczyć i usłyszeć oszołoma, a tymczasem wszystko to, co usłyszałam na swój temat, to było to rzeczowe, bardzo konkretne, osadzone w naszych realiach. Bardzo fajnie jest dowiedzieć się rzeczy, które tak naprawdę no, sobie wiemy, ale nie zdajemy sobie z nich sprawy. Dopiero ktoś inny musi nam je uświadomić. Podałam mu swoją datę urodzenia, imię i on właściwie nie znając mnie, nie widząc mnie wcześniej, powiedział na mój temat no, w zasadzie wszystko chyba, co ja o sobie gdzieś tam wiem, albo nawet nie do końca sobie uświadamiałam. I tak jakbym była opisana cała, tak? Tak jakby na mnie patrzył i po prostu przeczytał, patrząc na mnie i znając moją datę urodzenia, wszystko, co tylko można o mnie wiedzieć. Poznajemy siebie i wiemy, że możemy jeszcze lepiej przeżywać różne sytuacje w naszym życiu i wiedzieć, jak postępować w różnych sytuacjach, które no, na co dzień nas spotykają, a tak naprawdę nie zwracamy na nie najmniejszej uwagi. Przyznaję, że pierwszy raz się spotkałam z taką sytuacją, że ktoś po prostu tak dobrze, tak tyle o mnie wiedział, w zasadzie nie znając mnie w ogóle nigdy wcześniej. Od spotkania z Ireneuszem wiem, jak się zachowywać i jak podchodzić do moich problemów życiowych, które de facto już nie są problemami, bo nauczył mnie tego, że to, co spotykamy na naszej drodze, to są tak naprawdę wyzwania, a nie problemy. Wiele rzeczy stały się dla mnie jasne i właściwie to się czuję trochę spokojniejsza. Rada, czy tam wskazówka na to, jak sobie poradzić z tym, z czym się borykam, też jest jak najbardziej rozsądna. Ja myślę, że to po prostu rewelacja, że to taka naprawdę bardzo naturalna, w bardzo przyjacielskiej atmosferze psychoterapia, bez jakiegoś takiego szargania, bólu, przynajmniej dla mnie. Polecam nie tyle nawet jego warsztaty, co chociażby poznanie tego niesamowitego człowieka, który jest całkowicie wyzbyty ze swojego ego, który akceptuje wszystko, każdą sytuację i uczy tego też Ciebie. Także zapraszam bardzo serdecznie.